Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Ja się z wami witam, ale żegnam z tą piękną Teslą, którą oczywiście zabezpieczaliśmy sobie w wariancie full body, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku. Zaczynamy sobie kolejne oczywiście projekty. Pierwsze co wlatuje nam na halę, Mercedes A-klasa, którego oczywiście za niedługo ujrzycie z naszej pracy. 911 w cabrio, którą też będziemy sobie zabezpieczać folią bezbarwną PPF. No jeszcze coś tam, ale to zobaczycie już w kolejnej części odcinka. A teraz łapcie sobie ogryweczkę Tesli, Range'a i Mercedesa. O, oh, fuck. Ja, no, jest różnica. Ale teraz to wygląda. Zarówno. Siedzi, co? Powiem wam, chłopaki, że daliście czadu. Czyli red? No, naprawdę. Powiem, że teraz to... Powiesz, że nie wiesz, co powiedzieć. Nie wiem, no wiesz, szybkało. To jest tamtek. Szybkało. To jest fajne. Zobacz. Nie, no do tego szarego to nie ma porównania. Odłonią, nie? No tak. Najważniejsze pytanie, jak wam się podoba? No jak to mi się podoba, to jest najważniejsze. No nie, no wiecie, brak mi słów, żeby skomentować od razu. No super, super, takie słowo zajebiście, nie wiem, czy można używać, można. Ale jest to, no, oceń ci sam, nawet się jąkam. Ale nie, fakt jest taki, że samochód rzeczywiście wygląda o wiele młodszy. Jest to, jakbym odebrał z salonu przed chwilą, no to jest fajne wrażenie. Najlepsza opinia. Samochód, który ma 20 ponad lat. Teraz czuję się tak jak Jara, tak. Czyli bardzo dobrze na swój wiek. W starym ciele młody duch. Tak. No dobra, piąteczka. Dzięki, Cisnek, jeszcze dzięki raz. Panowie.
Moi drodzy, kończymy odcinek. Jak mogliście zobaczyć, sporo pracy. Mieliśmy też odebranie tego naszego SL-a, którego robiliśmy w tamtym tygodniu. Efekt przeszedł nie tylko nasze oczekiwania, ale też i właściciela, pana Dariusza, którego pozdrawiamy mega. Mogliście zobaczyć, że pracowaliśmy też jeszcze nad jednym projektem w tym tygodniu, a mianowicie nad Kia EV6, którą robimy sobie full body. Ona już jest w większości oklejona, zostały tak naprawdę doły samochodów, te wszystkie pianobleki do oklejenia, gdzie za niedługo będziemy się za to zawierać. No, wy zobaczycie w kolejnym odcinku efekt tego samochodu, bo niestety nam się trochę ten samochód przedłuży. Ale zaraz dostaniecie ogrywę i 911 i A-klasy SL-a, chyba już dostaliście na samym początku. Także moi drodzy, zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam na wszystkie nasze media społecznościowe. Pamiętajcie, że na Instagramie i Facebooku dzieje się najwięcej, ze względu na to, że nagrywamy cały czas to, co się dzieje u nas na hali, to co robimy właśnie w trakcie. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!